No cóż, dobry wieczór Państwu. Nazywam się Magdalena Kosowucka i bardzo się cieszę, że czas naszego wspólnego oczekiwania na kolejną choińską noc poetów właśnie mija i po raz 23 spotykamy się właśnie tu w Fosie Miejskiej na tym wyjątkowym święcie poezji, muzyki i tego, co w nas najpiękniejsze, czyli ludzkiej wrażliwości i umiejętności jej wyrażania. Spotkanie z Państwem oraz gwiazdami, które dziś zaświecą nie tylko, mam nadzieję, na niebie, ale również, ale może przede wszystkim na tej scenie, jest dla mnie ogromnym zaszczytem i przyjemnością. Pierwsza sobota sierpnia jest datą wyczekiwaną nie tylko przez choiniczan, ale także gości z różnych stron Polski, którzy zjeżdżają na tę noc do choinickiej Fosy Miejskiej. Szanowni Państwo, jest takie mądre przysłowie: cudze chwalicie, swego nie znacie. Dlatego też organizatorzy 23. Choińskiej Nocy Poetów postanowili promować rodzime talenty i zaprosili młode artystki z Choinc, które właśnie przed chwilą przed Państwem wystąpiły, laureatki tegorocznych kwietniowych spotkań z poezją, które zainaugurowały dzisiejszy wieczór. Jeszcze raz podziękujmy im gromkimi brawami za ten wspaniały występ. Szanowni Państwo, nie byłoby Choińskiej Nocy Poetów, gdyby nie praca i zaangażowanie bardzo wielu osób, pomysłodawców, organizatorów i realizatorów tego przedsięwzięcia, a więc przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Choinicach z obecnym tu panem burmistrzem Edwardem Pietrzykiem, którego serdecznie witam. A także mózgiem całej operacji, również przedstawicielem Urzędu Miejskiego, panem Zbigniewem Buławą, który gdzieś tam na zapleczu czuwa nad wszystkim. Wielkie brawa. Nie wiem, proszę Państwa, co byśmy zrobili bez dzielnej załogi Miejskiej Biblioteki Publicznej z panią dyrektor Anną Lipińską i tymi dzielnymi paniami w namiocie, które przez cały wieczór będą tam czuwać, a także niezastąpionej ekipy Choińskiego Centrum Kultury z panem Radosławem Krajewiczem, dyrektorem tej instytucji. Witam serdecznie. Patronat medialny nad naszą imprezą sprawują Gazeta Pomorska oraz portal internetowy choince.com. Witam przedstawicieli tych i wszystkich innych mediów. Wielkie brawa. Już teraz witam wszystkie znakomite gwiazdy, aktorów i wykonawców polskiej sceny, którzy przyjęli zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Witam poetów z całej Polski, przede wszystkim uczestników 13 ogólnopolskich spotkań poetyckich, które w dniach od 3 do 6 sierpnia odbywają się w Ludowym Klubie Sportowym nad Jeziorem Harzykowskim pod przewodnictwem znanej nam wszystkim choińskiej poetki pani Marii Jolanty Kowalskiej. Witam panią Marię bardzo serdecznie. Na 13 spotkania... Tak, wielkie brawa dla pani Marii. Na 13 spotkania przybyli poeci z różnych stron kraju, a w zajęciach literackich biorą również udział poeci i pisarze choińscy i z okolic miasta. Program spotkań jest przebogaty. Jestem pewna, że wyjadą Państwo z ogromem wrażeń. Również po dzisiejszym wieczorze, bowiem uczestników spotkań gościmy tutaj pośród nas w Fosie Miejskiej. Bardzo Państwa serdecznie pozdrawiam i życzę przemiłych wrażeń i miłych chwil z poezją na choińskiej ziemi. Dobry wieczór. Szczególnie gorąco witam laureatów 23. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza, rozpisanego z okazji naszej imprezy, oraz szanownych jurorów tej rywalizacji, trzech znakomitych poetów, pana profesora Piotra Mitznera, pana Mariusza Olbromskiego oraz pana Jerzego Fryckowskiego. W tym miejscu pragnę zwrócić Państwa uwagę na nasze literacko-muzyczne stoisko, jak co roku przygotowane przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tu znajdą Państwo tomiki wierszy oraz płyty z muzyką naszych dzisiejszych gości, a także pokonkursowy almanach z nagrodzonymi wierszami zatytułowany Odblaski Nocy. Zachęcamy do odwiedzania stoiska w trakcie dzisiejszego wieczoru. Szanowni Państwo, nie mogłabym zakończyć ceremonii powitania, gdybym nie powitała szczególnej grupy osób, bez których ta impreza nie miałaby sensu. Witam oczywiście wszystkich Państwa, naszą szanowną publiczność, która od 23 lat jest z nami. Dziękuję Państwu za obecność i za wierność przede wszystkim. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, nad pięknem słowa właśnie rozmyślali przez ostatnie tygodnie jurorzy Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza, który jak co roku rozstrzygamy podczas Choińskiej Nocy Poetów. Tak też będzie i dziś. Za chwilę nastąpi ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród, a po nim prezentacja nagrodzonych wierszy. Werdykt jest efektem pracy
Jury, w którego skład weszli wybitni poeci, pisarze i krytycy literaccy w osobach pana profesora Piotra Mitznera, przewodniczącego jury, pana Mariusza Olbromskiego oraz pana Jerzego Fryckowskiego. Zapraszam więc na scenę przewodniczącego jury oraz przedstawicieli organizatorów. Pana burmistrza bardzo zapraszam. Zapraszam panią dyrektor Biblioteki Miejskiej oraz pana dyrektora Chojnickiego Centrum Kultury. Proszę o odczytanie werdyktu, a państwa organizatorów o wręczenie nagród. Natomiast państwa laureatów proszę o wejście na scenę i pozostanie na niej po odebraniu nagrody, aby możliwe było wykonanie wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Proszę nie uciekać. Oczywiście po ceremonii wręczenia nagród będzie prezentacja wierszy. To już kolejno zapowiem prezentujących swoje nagrodzone wiersze. Zapraszam zatem do odczytania werdyktu. Dobry wieczór państwu. Ciężko było. Ja muszę powiedzieć, że dostaliśmy 250 zestawów, nawet 250 wierszy i naprawdę było, długo w sumie debatowaliśmy. Było bardzo trudno, co oznacza, że, jak to się brzydko mówi, poziom był wyrównany. A czy po prostu było bardzo dużo, bardzo ciekawych wierszy. Stąd te próby naszego uzgodnienia, rzeczywiście to jest wynik wielu rozmaitych kompromisów, ale dlatego między innymi jest tak, że jest ex aequo. Tak chcielibyśmy w zasadzie więcej. W ogóle to jest kwestia taka, że konkursy literackie muszą być, a jednocześnie odczuwa się taki dyskomfort, no bo co nagradzamy? Wrażliwość, umiejętność nazwania tej wrażliwości, mądrość, rytm, słowo. Niesłychanie trudne to jest. Dobrze, już nie gadam, tylko odczytuję. Pierwsza nagroda ex aequo. Godło Furia za wiersz Mapa odległości, analiza skali, Katarzyna Dybrzyńska ze Świdnika. Wielkie brawa. Niestety pani Katarzyny, z tego co wiemy, nie ma wśród nas. Oczywiście nagrodę przekażemy. I również pierwsza nagroda, Godło Perkos Dwuczuby za wiersz Moja wioska, autor Stanisław Wasilewski z Żardowa. Również pana Mirosława nie ma w nim. Druga nagroda, Godło Kinga Agnik za wiersz Życie, Renata Diaków z Nowogrodu Dobrzeńskiego. Zapraszamy panią Renatę. A to chyba zmierza tymi schodami do nas. Wielkie brawa. Nasza scena zrobiła się w tym roku dużo większa, więc jest dłuższa trasa do pokonania. No cóż, jeszcze raz wielkie brawa dla pani Renaty. Proszę pozostać na scenie. Również druga nagroda, Godło Nawias za wiersz Ekrany, autor Mirosław Kowalski z Mysłowic. Jest pan Mirosław. Trzecia nagroda, Godło Totem za wiersz Uniesienie,
autor Marcin Podolan z Opola. Może Państwo laureaci przesuną się do przodu, będzie Was lepiej widać. Chcemy wiedzieć, kto tak pięknie pisze. Reporterzy też mają lepsze możliwości sfotografowania Państwa wówczas. O. I również trzecia nagroda. Godło czeski kadr za wiersz Rejs. Autor Karol Graczyk z Torunia. Mamy również trzy równorzędne wyróżnienia. Godło Dobranoc za wiersz Dobranoc Ziemio. Autor Dominik Żyburtowicz z Bonina. Państwo są oszczędni w brawach, a droga długa. No. Godło Skopolamina za wiersz Wiosna, koniec świata. Karol Mroziński, Warszawa. Czy pan Karol jest? Nie widzimy pana Karola? Nie, chyba nie ma. Godło Cień końca za wiersz Dni, które poznamy. Autor. Artur Śliwiński, Warszawa. Zjeżdża do nas. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że to już było zresztą powiedziane, jest w almanach tych nagrodzonych, wyróżnionych, a także dwie kategorie. To są bardzo ładnie nazwane przez organizatorów, bo sugerowali wyróżnione drukiem, a tutaj jest bardzo ładnie. Wiersze dostrzeżone i do poczytania. Więc to jest, no, także to jest też próba uchwycenia tych najważniejszych, ale no, gdybyśmy mogli, to byśmy jeszcze więcej nagrodzili. Dziękuję bardzo. To w przyszłym roku. Bardzo dziękujemy. A teraz zapraszam Państwa tutaj na przód scen do wspólnego zdjęcia, żeby można było upamiętnić. Zapraszam, proszę się nie obawiać laureatów i Państwa organizatorów. Też proszę do wspólnej fotografii szanownych jurorów. Jury stawiło się w komplecie, jak widać, bardzo nam miło. Bliżej przodu sceny, bo wtedy po co nam pół sceny na zdjęciu, kiedy można te piękne postacie uwiecznić. Bardzo proszę. Jeszcze chyba chwila. Ostatnie zdjęcie. Tak, dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Oczywiście Państwa laureatów za chwilę kolejno będę prosiła na scenę. Proszę się za daleko nie oddalać. Takie piękne słowo. Proszę się nie oddalać. Być czujnym, ponieważ teraz rozpoczynamy prezentację nagrodzonych wierszy.
pan przewodniczący werdykt odczytywał od miejsca pierwszego. Ja proponuję, żeby zacząć odczytywanie wierszy od wyróżnień. I tak zapraszam jako pierwszego na scenę pana Dominika Żyburtowicza z Bonina, który zaprezentuje nam wiersz Dobranoc Ziemią. Następnie pana Artura Śliwińskiego z Warszawy z wierszem Dni, które poznamy. Bardzo proszę panów na scenę. Oczywiście, brawa. Dobranoc, ziemia. Sznurek gęsi, czarna ziemia, czarne niebo. Żywa struna nocy piszcząca dobranoc wszystkim zaszytym w jamach, stworzeniom i Tobie. Bardzo dziękujemy. Zapraszam pana Artura Śliwińskiego. Dni, które poznamy. Lato złapane w sidła marzeń tych nastoletnich panienek. One stoją pod sklepem, palą papierosy i mówią, że nie wyobrażają sobie innego życia. I przychodzi mi do głowy, że te ich myśli, te naiwne myśli trzymają w posadach pory roku, wschody i zachody słońca, wiatr, który najwyraźniej przysnął i oddycha lekko jak flejtuch. One wydymają usta, a pomalowanymi na burgund paznokciami rzeźbią na ławkach serca i nawałnice strzał. One chłoną słońce lepiej niż ogniwa fotogalwaniczne i obnoszą swoją paleniznę, jakby prezentowały połacie złotego atłasu. Więc one nie wyobrażają sobie innego życia, bez lodów na patyku, happy endu w amerykańskich filmach, bez szczęścia ukrytego w czterolistnych kończynach i pięciolistnych kwiatach bzu. One mają na imię lato, a jesienią posłusznie znikają w szkolnych mundurkach, saladami sklepów, w centrach handlowych i w rozpalonych ogrzewaniem wnętrzach autobusów miejskich. W zimie one nagle dorastają, stają się matkami i zauważają w lustereczkach ze srebrnymi ramkami, że pojawiły mi się pierwsze zmarszczki. Wtedy przychodzi wiosna, życie rozkwita niespodziewanie i szaleńczo. Młodość należy już do kogoś innego. One mają tylko tamte wspomnienia, połacie słońca w głowach i na wyblakłych zdjęciach. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. A ja zapraszam teraz na scenę laureatów trzeciego miejsca, miejsca ex aequo, pana Marcina Podolana z Opola z wierszem Uniesienie, a następnie pana Karola Graczyka z Torunia z wierszem Rejs. Uniesienie. Uniosłem się, oderwałem od ziemi, uleciałem nad bliźnich. Uniosłem się ponad głuchy konfesjonał i niemą ambonę. Uniosłem się nad zmęczone stoły i wygniecione łoża. Uniosłem się na siedmiu muchach Belzebuba. Bardzo dziękujemy panu Marcinowi. Zapraszam pana Karola Graczyka. Rejs. Małe drewniane łodzie płyną do Europy, kiedy idziemy na wódkę w sobotnie wieczory. Te są wreszcie ciepłe, długie i upojne. Małe drewniane łodzie płyną do Europy. Spotkani Ukraińcy kojarzą Matejkę, ale o Wałęsie nigdy nie słyszeli. Małe drewniane łodzie płyną do Europy, kiedy siadamy na leżakach po średnim koncercie z lekkim piwem w dłoni, kładziemy je na ziemię. Małe drewniane łodzie płyną do Europy, kiedy ktoś urywa klamkę w toalecie. Obsługa lokalu nie umie jej przykręcić. Popłynęlibyśmy gdzieś latem na czyste akweny, kiedy małe drewniane łodzie popłyną do Europy. Tymczasem budzi się dzień, a my z nim na kacu. Ci pobożniejsi od świętni szturmują kościoły. Kto nie świętuje z nami, ten jest terrorystą.
Małe, przepełnione łodzie topią się po drodze. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. To był pan Karol Graczyk z Torunia. A teraz zapraszam laureatów drugiej nagrody, również ex aequo. Zapraszam panią Renatę Diaków z Nowogrodu Dobrzańskiego z wierszem Życie. A po niej zapraszam na scenę pana Mirosława Kowalskiego z Mysłowic z wierszem Ekrany. Proszę państwa, zanim przeczytam wiersz, bardzo dziękuję jury za docenienie mojej twórczej pracy, a w szczególności dziękuję jednej osobie, bez której ten wiersz nigdy by nie powstał. Adamie, bardzo ci dziękuję, że jesteś. Życie. Wiesz, dostałam puzzle. Nie na urodziny. Jestem zbyt dorosła. To podarunek od losu. Nie dla zabicia czasu, ale po to, żeby móc dzielić ten czas z tobą. Tak, widzę. Nie ma żadnego obrazka na pudełku. Jak je ułożę? Nie wiem. Po prostu spróbuję dopasować do siebie jakieś dwa. Na początek. A potem dołączę pozostałe. W instrukcji napisano układać we dwoje. Pomożesz mi układać? Dziękuję. To zwiększa szansę na to, że układanie się powiedzie i będę mogła dzielić z tobą radość. Co zrobię, gdy obraz będzie gotowy? Wrzucimy wszystkie puzzle do pudełka i zaczniemy układać od nowa. W instrukcji napisano do wielokrotnego użytku. Czy to nie będzie nudne układać kolejny raz te same puzzle? Nie. Za każdym razem powstaje inny obraz. W instrukcji napisano ten obraz to życie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Zapraszam teraz pana Mirosława Kowalskiego z Mysłowic z wierszem Ekrany. Ekrany. Kraciastych, krótkich portek na szelkach, w pierwsze jeszcze krajowe dżinsy, przeskakiwaliśmy na peryferiach. Ulica od głównej spływała łagodnie aż pod las. Łasiły się tu do nas wszystkie dziury w płotach. Zaprzyjaźnione, konfidenckie kundle niezbyt sumiennie strzegły owocowych ogródków. Nie ma już tej samej ulicy z jarzębinami na drugim brzegu. Na polach rzepakowych, pszenicznych, kukurydzianych rozplenił się asfalt i blaszane dachy. Stara szkoła oślepła. W pustych oczodołach, pod powiekami paździerzowe płyty. Odarta z tynku, dzieciarni i zgrzytu żółtej karuzeli garbi się i milczy. Nie widzi niczego. Kiedyś podekscytowani jeździliśmy zaszaleć do centrum. Na każdy nasz grosz ciłany do grosza dybały miastowe cwaniaczki. Ale nie zawsze to oni nam obijali smarka te gęby. Nieposkromieni z ekranów Adri i Piasta chciwie spijaliśmy wielki świat. Dziś nie ma już tych sal, bezceremonialnie zdjęto ekrany. Nie ma tamtych sal i nie ma tej samej ulicy na peryferiach. Ludzie, kundle, karuzela, wszystko zabrała mgła. Jest teraz ulica z ekranami, które skradły spory kawał nieba.
Ekrany są dźwiękochłonne i wspomnienioszczelne. Wyrosły na miejscu drzew. Omijane przez ptaki skutecznie odgradzają od gwiazd i od ludzi z tamtej ulicy, której już nie ma. Dziękuję. Bardzo dziękujemy panu Mirosławowi Kowalskiemu. Niestety nie usłyszymy dzisiaj wierszy, które otrzymały pierwsze miejsce, również ex aequo, ale zachęcamy do nabywania almanachu pokonkursowego lub Odblaski Nocy. Tam znajdą państwo i te, które zajęły pierwsze miejsce, wszystkie pozostałe, i te dostrzeżone, i te do poczytania. Dla uzupełnienia tej pięknej prezentacji poetyckiej usłyszymy za chwilę twórczość jednego z jurorów, proszę państwa. Poeta, który za chwilę pojawi się na scenie, urodził się w Lubaczowie. Ukończył filologię klasyczną i polską, jest poetą, prozaikiem, eseistą, muzealnikiem, działaczem kultury i edytorem. To członek warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, laureat wielu konkursów literackich, m.in. ogólnopolskiego konkursu U progu kresów. Nazywany jest poetą pamięci kultury lub poetą kresów. Opublikował kilka książek, m.in. Dwie podróże, W poszukiwaniu zagubionych miejsc, Róża i kamień, Podróże na kresy oraz obszerne opracowanie o charakterze naukowym Pomniki pisarzy i poetów polskich na dawnych kresach południowych Rzeczypospolitej. Swoje utwory publikował m.in. w Arce, Frazie, Kresach, w paryskim Recogito, londyńskiej Biesiadzie Literackiej. Do jego najnowszego dzieła, Dwóch skrzydeł nadziei, powstała muzyka, którą skomponował Wincenty z Krakowa, Schmidt. To oratorium Polskie Kresy, którego prapremiera w wykonaniu znakomitych artystów miała miejsce w Krakowie w 2014 roku. W latach 80. był związany z opozycją polityczną, intensywnie działał społecznie jako współzałożyciel i prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie. Odegrał szczególną rolę dla odradzającego się środowiska kulturalnego we Lwowie i innych miastach na terenie Ukrainy. W latach 2000-2010 był dyrektorem Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Obecnie szefuje Muzeum imienia Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku i obiecał, że nam o tym opowie. Pisarz został uhonorowany wieloma polskimi i zagranicznymi odznaczeniami za osiągnięcia w dziedzinie kultury i ochrony polskiego dziedzictwa narodowego. Przed państwem pan Mariusz Jerzy Olbromski. Wielkie brawa. Dobry wieczór państwu. Witam wszystkich państwa z szacunkiem, ogromnie serdecznie. W tym pięknym miejscu i w niezwykłym mieście. Jechałem tutaj szczęśliwy, że będę mógł się z państwem spotkać, że uczestniczę w tym wielkim święcie kultury polskiej, jakim jest ten konkurs literacki. Wielka to sprawa, że Chojnice po raz 23 organizują te spotkania, ściągają najbardziej utalentowanych poetów. To wielki wkład w rozwój literatury i kultury polskiej. Kiedy wchodzę do pracy, patrzę na to wspaniałe, piękne drzewo, wspominam ten piękny wiersz. Posłuchajcie państwo. Urania, uranio, sosno, siostro, tak ciebie nazywam, bo palcem pnia swojego ukazujesz niebo. Wiatr, co się w twojej czarnej grzywie zrywa, zacicha dołem. Siostro, wzywam ciebie, jak niegdyś w róże w koronach zjemioły, abyś wytrwała w progu mego domu i strzegła kwiatu, owocu i pszczoły i serc, co tutaj gasną pokryją. Uranio, muzo dnia ostatecznego, bogini końca, bogini trwałości, zniszczeń bogini i wszystkiego złego, stójże na straży domu i nicości. Weźmij mnie w swoje grzywy, ty szalona, wyszarp mi ręce, co już nie wyrosną. Pogrzeb mnie, ratuj.
daj swoje korony, bym także był uranią, nicością i sosną. Piękny wiersz, jeden z najwspanialszych tego niezwykłego twórcy, którego dzieła ciągle fascynują, ciągle są czytane, mamy rozpoznanie, ciągle są też odkrywane, wydawane przez Muzeum w Stawisku, są ciągle nowe listy, które pisarz kierował do wielu korespondentów, często wybitnych. I jak Państwu wspomniałem, dzień każdy w Stawisku to jest dzień bardzo niezwykły. Czasami piszę dziennik z tego pobytu, bo uważam to za niezwykły w tym miejscu. I ten dziennik złoży się na książkę, która niedługo wyjdzie. Część wierszy, które Państwu zaprezentuję, była ostatnio opublikowana w twórczości. Dzień z arrasami. Słońce przemienia park w arrasy, złocistą liścią gąść przesiewa, tkanią brzezinę, sosny, krzewy i czarny kryształ kosa na gałęzi, który w pobliżu się rozśpiewał. Przepych królewski trwa w alejach, w łukach gałęzi liści ornamencie, w starych arkadach pni żywicznych, tańcach po trawie sarny smukłej i barwnej sójki locie krętym. Może dlatego, że dziś pełen bólu i w tylu cieniach, mrokach moja głowa, błękitny mistrz, pewno też dla mnie ten dzień tak utkał, wychaftowo. Często zaglądam do gabinetu pisarza, który jest pięknie umeblowany, wiszą tam wspaniałe dzieła sztuki, jest piękna biblioteka z dziełami między innymi Juliusza Słowackiego, pierwsze wydanie pana Tadeusza, ale przede wszystkim to było miejsce jego codziennej pracy, codziennej myśli. Taki wiersz w gabinecie. Światło układa się na meblach, łagodnie przedwieczorne i tworzy złoty muślin, lotny odlew na rzeczach, które tu na biurku leżą, świadkowie zmagań, dążeń. Nic nie powróci, co tu się zdarzyło. Myśl, słowo, które za nią biegło. Rytm wiersza i melodia zdania. I ciągi widzeń, i bezsenność. Cienie wędrują coraz dłuższe, a noc zapada w mateczniku książek, obrazów, rzeźb i sztychów, kosmosu drobnych rzeczy pamiątkowych, które nikną. Lecz trwają nadal światy tu nieprzeniknione. Jeszcze na zakończenie dwa wiersze, bo nie mogę tego spotkania z twórczością Iwaszkiewicza i trochę moją przedłużać. Wiersz o kolekcji, którą Iwaszkiewicz gromadził. Takie nakrycia wschodniej głowy, nazywają się ciubetejki. Myślę, że one przypominały mu jego krainę dzieciństwa, wschód. Ciubetejki. A tu ciubie tieje w sypialni cała kolekcja. Może by nakryć niby tak głowę, aby zatrzymać myśli o wschodzie. Blaski i miodny zapach stepów Ukrainy, wnętrza pałaców, sen o tamtym domu i tylu ludzi, którzy tam istnieli raz jedynie. Ich brzmienia rozmów raz haborów. Kopuł złotych Kijowa, świt nad Dnieprem, pławienie koni, a w tym oszówce lecące przez uchylone okna krystaliczne tony. Głosy, głosy, nocami śpiewy sióstr w Kalniku,
polskie i ukraińskie pieśni, dumki, rzewne. I ta daremność, pewno nawet trwoga, że się jest stawem zawsze na zbyt małym, by tamten cud istnienia znowu odbić. Ale nie samym aktorstwem nasza gwiazda żyje, proszę Państwa. Jest również doskonałą brydżystką, członkiem Polskiego Związku Brydża Sportowego z tytułem Mistrza Krajowego. W 2006 roku wystąpiła w programie rozrywkowym Taniec z Gwiazdami. Oprócz tego znana jest z zaangażowania w życie społeczne oraz odważnego wyrażania swoich poglądów. Myślę, że więcej nie trzeba mówić przed Państwem. Renata Dancewicz. Dobry wieczór Państwu. Słychać? Tak. Dobry wieczór. Ja zostałam już bardzo godnie przedstawiona. I muszę przedstawić swojego towarzysza. Jest to mój pies Myszkin, który nie tyle co mnie kocha, ale jest ode mnie uzależniony. Dlatego wszędzie z nim chodzę. Towarzyszy mi wszędzie, w pracy i również tutaj w Nocy Poetów. Nie mogło być inaczej. Proszę Państwa, ja z poezją mam niezbyt duże doświadczenie, ale niedawno moja przyjaciółka Agata Raszkiewicz napisała książkę o takiej zupełnie zapomnianej przedwojennej polskiej poetce. Nazywa się ona Zuzanna Ginczanka i moim zdaniem zasługuje na to, żeby zająć należne jej miejsce, ponieważ losy jej były bardzo tragiczne. Ona była pochodzenia żydowskiego, więc jak się Państwo domyślacie, skończyła źle, rozstrzelana na wiosnę w 1944 roku w Płaszowie pod Krakowem. I właśnie chciałabym zapoznać Państwa z jej wierszem Non omnis moriar, który jest jej takim testamentem, gdzie ona przewiduje, przepowiada własną śmierć, zarówno taką egzystencjalną, jak i poetycką. I to będzie zaczęcie z grubej rury, że się tak wyrażę, ale później postaram się, żebyśmy poznali Ginczankę także ze stron takich bardziej kolorowych. Non omnis moriar. Moje dumne włości, łąki moich obrusów, twierdze szaf niezłomnych, prześcieradła rozległe, drogocenna pościel i suknie. Jasne suknie pozostaną po mnie. Nie zostawiłam tutaj żadnego dziedzica. Niech więc rzeczy żydowskie twoja dłoń wyszpera. Chominowo, lwowianko, dzielna żona szpicla. Donosicielko chyża, matko Volksdeutschera. Tobie, twoim niech służą, bo po cóż by obcym? Bliscy moi, nie lutnia to, nie puste imię. Pamiętam o was, wyście, kiedy szli szupowcy, też pamiętali o mnie. Przypomnieli i mnie. Niech przyjaciele moi siądą przy pucharze i zapiją mój pogrzeb i własne bogactwo. Kilimy i makaty, półmiski, lichtarze, niechaj piją noc całą, a o świcie brzasku niech zaczną szukać cennych kamieni i złota w kanapach, materacach, kołdrach i dywanach. Och, jak będzie się palić w ręku im robota. Kłęby włosia końskiego i morskiego siana, chmury rozprutych poduszek i obłoki pierzyn do rąk im przylgną. W skrzydła zmienią ręce obie. To krew moja pakuły z puchem zlepi świeżym i uskrzydlonych nagle w aniołów przemieni.